prosimy pana Jerzego Grzela i luzak Dariusz Haberski. Pan Jerzy Grzela naprawdę jest doświadczonym towarzyszącym i chwała mu za to, bo to jest człowiek, który on i wielu innych napędza. To wszystko napędza to koło, które się kręci wokół zaprzęgów parokonnych. Pan Jerzy Grzela, luzak Dariusz Haberski, konie rasy śląskiej. Konie rasy śląskiej, proszę państwa, jest to specyficzna rasa, może nie tyle specyficzna, ale jest to rasa, która naprawdę się nadaje do zaprzęgów. Pewnie pan Jerzy się ze mną zgodzi. Proszę państwa, już się panu Grzeli i luzakowi należą ukłony i oklaski, choćby tylko za ten jednolity strój. Proszę państwa, przyjrzyjcie się, wszystko jest dobrane, wszystko ma do gruntu. To jest bardzo miłe. I pan Jerzy Grzela startuje. Pierwsza przeszkoda. Nie wiem, jak tam nie widzę, bo tutaj pani mi zasłania. Ale dobrze, jedziemy dalej. Zobaczymy, jak będzie na koniec. Pan Jerzy Grzela naprawdę jeździ już kilka lat i naprawdę wielu powożących nowych czy innych, wiele by nauczył. Z drugiej strony jest to człowiek bardzo komunikatywny. Pewnie słyszy później batem dostanę, ale to już jest inna sprawa. Ale naprawdę trzeba mieć serce, trzeba mieć chęć. No i niestety, cóż, kochać te nasze kochane koniki. Rasa śląska. Rasa śląska, przeważnie są to kare konie. Rzadko się zdarza, że mają inną maść. Konie, no, niektóre się nadają do wyścigów, niektóre do skoków, niektóre do rajdów, czy dresażu, czyli ujeżdżenia, a konie śląskie akurat tutaj mają predyspozycje zaprzęgowe. Na parkurze pan Jerzy Grzela przemieszcza się na drugą część parkuru i zobaczymy, jak sobie poradzi z przejazdem. Panu Jerzemu Grzeli.